Witam, witam. Dzisiejszym tematem będzie Opel Vectra pierwszej generacji, czyli A. O kolejnych, czyli B i C, już się materiały pojawiły. Także zostało omówić generację, od której to wszystko się zaczęło. A Ciebie zachęcam do trzech kliknięć. Suba, dzwona i lajka. No to zaczynamy. Vectra A produkowana była od października 1988 roku do października 1995 i weszła na rynek jako następca. Widzę, że nadal nie zostawiłeś suba. Także dawaj, to nie rano, bo ja czekam. Następca Ascona C. Na rynek Wielkiej Brytanii Vectra wychodziła jako Vauxhall Cavalier, na australijski Holden Vectra, a na Amerykę jako Chevrolet Vectra. Powstała na płycie GM 2900, którą współdzieliła ze słynną kalibrą za 6600, a także następcą, czyli Vectrą B, jak i Sabami 900, 93 i 95. Vika początkowo dostępna była tylko w sedanie. Od marca 1989 roku dołączył do niej hatchback, czyli wersja z podnoszoną tylnią szybą. Kombi tutaj nie było, ale na bazie Wiki powstała kalibra, czyli coupé. Od września 1992 roku możemy spotkać odświeżoną wersję, czyli po lifcie, który zmodernizował tył, sterzaki i kratkę grilla. Do tego konstrukcja została wzmocniona, a poduszki powietrzne były dostępne od 1993 roku. Wygląda w miarę zgrabnie, bo wtedy Opel szedł pod opory powietrza, żeby sylwetka była opływowa, czego przykładem jest kalibra, ale poza tym jest nudna i bez polotu. Tym bardziej patrząc co stylistycznie, dawała taka Vectra B. Jeszcze jako dopełnienie, tył jest z płaskodupiem, jak w Omega A, ale też ma parę smaczków, chociażby listwy na drzwiach, które łączą się ze zderzakami, dając efekt przecięcia całego auta. Lift również odjął wice trochę szarości, gdyż zaczęto lakierować zderzaki, a jako takie dopełnienie całej stylistyki w standardzie były felgi 14-calowe. A nadkola bez problemu pozwolą wstawić tam fajne 18-tki. Wnętrze jest bardzo proste, począwszy od zegarów. I na obrotomierz rzadko można liczyć, bo w tamtych czasach to jeszcze nie był jakiś standard. I nawet w pierwszych produkcyjnych Vectrach B możemy spotkać się z jego brakiem. Sterowanie ogrzewaniem przez suwaki ma swój klimacik, tak samo jak zegarek analogowy. Też jesteś świadomy, że nie ma co oczekiwać za dużo auta, które wtedy było, jak teraz jest Vectra C, czyli popularne, tanie auto dla rodziny. Silniki, czyli w końcu coś tu się widzę nadzieje. No nie do końca. 1.4, 75 koni zostało zastąpione z racji norm emisji spalin Euro 1 przez 1.6. Od 71 do 82 koni, 1.8, 88 i 90 koni, 2.0 od 101 do 150 koni, 2.5, 170 koni, ale nie jest to wersja ze sportowym zacięciem, tylko uznawana jest za krążownik autostradowy i niezniszczalny 1.7 diesel od Isuzu, 57, 60 i 82 konie. Zawieszenie jak i fotele są zestrojone pod typowego kanapowca, czyli płynięcie po drodze bez jakichkolwiek wrażeń. Jedynie z upływem lat osiągi się polepszają, bordze wieją one potężnie, przez co teraz ciężko jest znaleźć taką wikę. Na Automoto w Polsce mamy tylko dwie sztuki i niestety czeka to samo też generację B. A dalej z usterek to mamy w 1.6 puszczającą mu szczelkę pokrywy zaworów. Problemy z biegiem wstecznym, jak i linką hamulca ręcznego. A jeśli wiesz coś więcej, napisz w komentarzu, ale raczej mało co mogło się psuć, skoro wszystko tam było tak toporne i większość egzemplarzy jest w biednej wersji, gdzie większość wyposażenia jest manualnie sterowana. Teraz pora na rzecz najbardziej interesującą i przy okazji powód, dla którego ktokolwiek coś się zainteresował tą generacją, przez niezbyt ciekawy incydent. Opel stworzył dwie wersje z napędem na 4 koła. Pierwsza z nich to Vectra 2000. Z 16-zaworowym 2.0 o mocy 150 koni, 196 Nm, która również była dostępna z samą ośką i zadebiutowała w 1989 roku. W wersji tej powstało ponad 25 tysięcy sztuk. 0-100 w 9,5 sekundy, a Vmax 208,8
km na godzinę. Ale co tutaj było najważniejsze, to napęd na 4 koła, który był stały, a nie dołączana oś. Mamy podział mocy 75 do 25, ale możliwe było nawet przejście całej mocy na tylną oś. Od września 1993 roku nazwa została zmieniona na GT, które już wcześniej istniało, a dokładnie od września 1989 roku, ale z silnikiem 115-konnym. Od lutego 1994 roku moc ze 150 została obniżona na 136, przez oczywiście normy emisji spalin. Wersja Turbo 16V, czyli identyczna konstrukcja do 2000, produkowana od września 1992 roku do lipca 1994 i sprzedano jedynie 2252 sztuki. Silnik dostał turbinę firmy KKK o modelu K16, dzięki czemu teraz miał moc 204 koni i 280 Nm. Osiągi diametralnie się polepszyły na 6,8 sekundy do setki, a Vmax do 240 km na godzinę. 200 koni to niedużo, ale co warto zaznaczyć, Wika w tej wersji ważyła 1365 kg. Modele te różniły się wyglądem od zwykłej, nudnej Wiki, z leżakami, grillem, mamy nakładki na progi, dach tej na klapie i wydech podwójny w kształcie kwadratów. I przez te zmiany nagle taka nijaka, nudna Wika zmienia się w coś z lekkim charakterem. Z lekkim, bo po tym wyglądzie nie spodziewałbym się takich osiągów. Czyli można uznać, że to jest delikatny slipper. I wątpię, że ktoś się spodziewał po Oplu, że będzie kręcił bączki. A w środku mamy dość bogate wyposażenie. Elektryczne szyby, lusterka, jak i zegarek. Do tego sportowo wyprofilowane fotele, które mogą być nawet skórzane z funkcją podgrzewania. Do tego, jeśli mało ci było elektroniki, można było mieć elektroniczny licznik, co wygląda kozacko. Mamy informacje o obrotach, prędkości, ilości paliwa, ciśnienie oleju, temperatura cieczy, no i najważniejsza informacja w usportowionych autach, czyli napięcie akumulatora. Ale te liczniki po już tylu latach ciężko, żeby działały jak należy. Bo na przykład znalazłem taki przypadek, że pokazuje 2 razy większą prędkość od tej realnej. Ale czy to jest wada licznika, czy może przez większą felgę źle odczytuje, tego wam nie powiem. Ciężko teraz znaleźć w ogóle taką Wikę w oryginale i nie będącą czyimś projektem. I a propos tego, zauważyłem, że często montuje się wskaźniki pod radiem, z temperaturą, jak i ciśnieniem oleju. To wygląda, jakby wyjechało to z fabryki. Vectra Turbo 16V zyskała mocny, ale niestety negatywny rozgłos. Wersja ta została samochodem bezpieczeństwa Formuły 1 podczas Grand Prix San Marino na torze Autodromo Enzo Edino Ferrari Imoli. W skrócie, Vectra po wypadku wjechała na tor, ale była za wolna w porównaniu do bolidów, a przez tą wolną jazdę spada ciśnienie w oponach przez niedogrzanie. Dlatego często w Formule 1 możemy ujrzeć, że za takim samochodem poruszają się bolidami zygzakiem, żeby w miarę utrzymać ich temperaturę. Senna po zjechaniu Wiki zrobił najszybsze okrążenie, ale na następnym zakręcie Tamburello wjechał w betonową ścianę z prędkością ponad 300 km na godzinę. Jak to się skończyło, no chyba nie trzeba mówić. No i był chwilowy błyn, że to przez Wikę, bo była za wolna. Ale jak co do czego, okazało się już w sądzie, że wypadek spowodowany był awarią kolumny kierowniczej, a dokładniej to przez źle zrobioną modyfikację zespołu Senny, bo wycięli jej część i połączyli rurką o mniejszej średnicy. To skończyło się tym, że ta rurka o mniejszej średnicy nie spełniła swojej roli i bolid nie skręcił. Ale i tak złe słowo o Oplu pozostało. Jak i większość ludzi, tą wersję Opla kojarzy tylko z tym wypadkiem. O tej generacji ciężko coś więcej dopowiedzieć. Każdy uznaje ją, że jest mega nudna i nie warta uwagi. Ale wersja 4x4 dla mnie już ma coś w sobie. A co najważniejsze, jest ich mega mało i aktualnie za taką zadbaną sztukę brak liczyć 100 tysięcy. Dużo, niedużo, ale jako inwestycja może nieźle się spisać. I fakt faktem, zgadzam się, że to jest mega nudne auto w zwykłej wersji, ale za dzieciaka
nieraz tym się jeździło i wtedy było uznawane za bardzo dobre auto w stosunku ceny do jakości, jaką się dostaje. Co do ceny, to dopłata do 4x4 w Vice była bardzo droga. Ta opcja była droższa niż w Mercedesie. Tak samo bardzo, jak ja dziękuję za oglądanie. Zachęcam do strzelania w subika, jak i sprawdzenia opisu, gdzie masz parę informacji, jak i linków. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. See you later.